Podcast dla uczących się polskiego Polish with John. Cześć! Witajcie w kolejnym podcaście Polish with John. Nazywam się Janoko i chcę Wam pomóc w nauce języka polskiego. Dzisiaj pójdziemy na dworzec kolejowy. Może wybierzemy się w podróż pociągiem. Kiedyś zespół muzyczny czerwone gitary śpiewał. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Czyli nieważne jaki to pociąg, dokąd będziemy jechać i czy mamy bagaż. Ważne to, wyruszyć w podróż. Żeby pojechać pociągiem, potrzebujemy jednak bilet. Możemy go kupić na dworcu kolejowym albo przez internet. Niestety. Nie da się, tak jak w piosence, pojechać bez biletu czyli na gapę. W każdym pociągu jest konduktor czyli osoba, która sprawdza, czy mamy bilet. Jeśli nie mamy biletu albo mamy zły bilet dostajemy karę mandat. Będziemy musieli zapłacić dużo więcej niż kosztuje bilet. Bilety są normalne i ulgowe. Normalny to taki zwykły bilet. Ulgowy jest tańszy i mogą go kupić uczniowie i studenci. Potrzebny jest jednak dokument, legitymacja szkolna lub studencka. Jeżeli jej nie mamy, to musimy kupić normalny bilet, inaczej dostaniemy mandat. Jeżeli mamy już bilet i chcemy wsiąść do pociągu, to idziemy na odpowiedni peron. Tam możemy poczekać, aż przyjedzie pociąg. Na peronie możemy sprawdzić, na specjalnych tablicach, jaki pociąg przyjedzie na ten peron. Niestety, pociągi w Polsce nie zawsze są punktualne. Czasami przyjeżdżają później niż powinny. Wtedy pociąg ma opóźnienie. Czasami 5, czasami 10 minut a czasami ponad godzinę. Na szczęście zazwyczaj opóźnienia nie są aż tak duże. Lepiej więc być trochę wcześniej, niż spóźnić się na pociąg, czyli przyjść po tym, jak pociąg już odjedzie. Na dworcu można także coś zjeść i napić się kawy. W dużych miastach na dworcach są kawiarnie, księgarnie i inne sklepy. Czasami razem z dworcem jest galeria handlowa. Możemy więc po podróży pójść na zakupy. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie podcastu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli chcecie lepiej poznać słowa, które pojawiły się w tym odcinku, jak zwykle zapraszam na mojego bloga joannesoculus.com albo polishwithjohn.com znajdziecie tam cały zapis odcinka oraz dodatkowe ćwiczenia, aby utrwalić trochę gramatyki. Zapraszam już niedługo na kolejny odcinek Paulus with John. Trzymajcie się zdrowo.